W XVIII wieku elektryczność była modną dziedziną naukową, ale nadal jej nie rozumiano. Poczyniono niewiele postępów od czasu jej odkrycia 150 lat wcześniej przez osobistego lekarza Elżbiety I, Williama Gilberta. Powtórzył on sztuczkę znaną w starożytnej Grecji. Potarł futro kota bursztynem, co pozwoliło na przyciągnięcie małych przedmiotów, takich jak pióra. Spróbujmy. Oto bursztyn. Zawsze zakładano, że ten efekt spowodowany jest magnetyzmem. Ale Gilbert pokazał, że to coś innego. Nazwał tę nową siłę greckim słowem oznaczającym bursztyn, elektron. I tak powstała elektryczność.